Zaangażowani, aktywni, kreatywni, ofiarni, chętni, ambitni, niezawodni, innowacyjni. Po prostu zakochani w pomaganiu. Rozmowy z tymi, którzy w Skierniewicach wyciągają pomocną dłoń. Akcje charytatywne, projekty, inicjatywy stworzone dla mieszkańców przez mieszkańców. W każdy piątek o 12:15 na antenie radia RSC. Z ubiegłego roku pamiętam, że paniom wystarczy dać kawę i tyle wystarczy, tak, żeby powstawały wielkie akcje i mniejsze akcje, które mają wielki zasięg. Więc przy kawie najwięcej tych rozmów, tych pomysłów powstaje. Takim pomysłem było Pozbierajmy, to 8 października, ale to jest akcja chyba, która niesie też kolejne akcje ze sobą, bo tutaj w tym roku cel charytatywny to Fundacja Zobacz Więcej. My wiemy już z niejednej rozmowy naszej, że Fundacja Zobacz Więcej to białe koszule, ale Pozbierajmy to też identyfikacja ekipy Wiki, bo ekipa Wiki teraz podczas Święta Kwiatów widoczna, zaangażowana, z kolei z ekipą Wiki już kojarzą mi się skierniewickie klasyki, więc to idzie tak po kolei. Jak wy zrzeszacie tych wszystkich ludzi? Bo to chyba nie jest tak, że dzwonicie, ej, ty mogłabyś się dołączyć. Nie, to jest tak, że my tak naprawdę ekipowo święta, wszystkie urodziny naszych dzieci, bo to jest grupa, gdzie my celebrujemy swoje święta, swój czas. My się bardzo często spotykamy, rozmawiamy. Każdy z nas ma mnóstwo pomysłów, my potrafimy siebie słuchać. I chyba to jest najważniejsze, że my siebie słuchamy wzajemnie i szanujemy. W ogóle chciałam nadmienić tylko, że ekipa w Wiki robi kawał dobrej roboty w tym projekcie całym i zresztą Dorota jest koordynatorem w projekcie Zobacz Więcej na Skierniewice. Też kawał dobrej roboty, bo wymaga to naprawdę dużej organizacji i przed nami ogólnopolski finał, w którym już też Dorota mi pomaga, więc ogromny szacun dla całej ekipy, bo no robią naprawdę bardzo, bardzo dużo, pomagają i w tym, i w zeszłym, i 2 lata temu. Fajnie jest. Bardzo. My lubimy. To są tony kasztanów, ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale są tony kasztanów, które my własnymi rękoma przerzucamy. Tak, w tym roku ponad 7 ton, gdzie tak naprawdę gdyby nie zaangażowanie tych wszystkich ludzi, to nie byłoby takiej możliwości. To są już te kasztany. Sama logistyka, dźwiganie tego. My naprawdę mamy mężczyzn za sobą i to trzeba powiedzieć, że za tym po prostu idzie siła. To, że my jesteśmy tutaj we trzy, ale to świadczy o tym, jak duża ilość ludzi jest bardzo mocno zaangażowana. Nawet fanty na loterię też swoje ważą i też trzeba je zwieść i logistycznie dziewczyny się tak zorganizowały, że po prostu ja jestem właśnie pełna. Właśnie jest dzisiaj dzień zbiórki, tak, i powoli zaczynamy zasypywać domy darami, które otrzymujemy w ogromnych ilościach, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękuję. Listę placówek mam przed sobą, ciężko je wyczytać, bo jest ich naprawdę kilkadziesiąt, więc bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. To, że Skierniewice mogą nazywać się miastem zakochanych w pomaganiu, to jest też wasza zasługa, drogie panie. To od was wychodzą pomysły, od was wychodzą inicjatywy, w które my możemy się włączać. Więc podpowiedzcie nam proszę, jak możemy się włączyć w akcję Pozbierajmy. Bo park 8 października to już wiemy, ale może jakoś jeszcze możemy pomóc. No i o co możemy serdecznie prosić, to na pewno o promocję tej akcji, mówienie o niej dosyć często, żeby każdemu się data utrwaliła i żeby każdy zawitał do nas, do parku 8 października, a w międzyczasie zbierał kasztany też z myślą o nas. Ja bym zapelowała do kół gospodyń wiejskich, z racji tego, że no zawsze w parku jest chłodno. I może one by chciały się dołączyć, żeby nas rozgrzać tak po prostu, bo trzeba mieć świadomość tego, że kiedy państwo wchodzą o tej godzinie 11, to już jest tak wszystko tak pięknie przygotowane, ale to świadczy o tym, że te bramy parku tak naprawdę otwierają się o godzinie 8, gdzie wjeżdżają te wszystkie samochody, gdzie to wszystko trzeba pięknie ułożyć. I ci ludzie stoją tacy piękni, wyprostowani, ale oni już są zmęczeni ciężarem pracy, co niesie za sobą cała akcja, no bo to jednak jest duże obciążenie fizyczne. Także apelujemy, zapraszamy koła gospodyń wiejskich. Jeżeli by chciały być z nami, to oczywiście bramy parku są otwarte. A że koła gospodyń wiejskich to też w ostatnich miesiącach panowie, może jednak tej rąk sił do pracy potrzeba, więc gdyby panowie nie chcieli się schylać po jednego kasztanka, to mogą przerzucić tonę. Tak, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, bo wszystkie kasztany z parku musimy przewieźć jeszcze tego samego dnia w ustalone miejsce, więc na pewno każda para rąk na wagę złota. Będzie co dźwigać. Będzie. Mamy nadzieję.
dzieje. Będzie, będzie. Tak, tak, będzie co dźwigać. A pogoda nam sprzyja, niebo nam sprzyja, także dwie akcje, mieliśmy piękną pogodę, teraz monitorujemy już pogodę od dłuższego czasu, sprawdzamy cały czas, więc niebo po raz kolejny jest z nami. Ja chciałam jeszcze tylko, jeżeli nam czas pozwoli, powiedzieć i zaprosić wszystkich na to wydarzenie, które będzie 8 października, które będzie takim ogólnym, miejskim, wielkim zbieraniem kasztanów, ale to zbieranie kasztanów oczywiście jest priorytetem w tym dniu, ale przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo innych atrakcji, którymi chcemy zachęcić do udziału, do bycia z nami w tym dniu. I tak może w kilku słowach by nam się udało teraz powiedzieć o takich... Miałam właśnie powiedzieć, że przyzwyczajacie nas, że to nie tylko akcja charytatywna, ale też taka uczta dla ciała i dla ducha. Tak. Tutaj dla ciała, panie z kół gospodyń wiejskich, oczekujemy, liczymy na was, ale to dla ducha rzeczywiście też gromadzicie tą artystyczną, lokalną społeczność i nie tylko artystyczną. Tak, mi osobiście bardzo zależy i zarówno jak w projekcie Pozbierajmy, jak i w Zobacz Więcej, żeby promować tą młodą sztukę, młodych artystów, ale też różnego rodzaju stowarzyszenia, które są, które działają, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, za tym stoją ludzie, których to jest pasja, którzy to kochają, więc ja bym bardzo chciała, żeby ci ludzie gdzieś tam włączyli się właśnie i byli widoczni przede wszystkim, bo czasami w ogóle ich nie widać w tym naszym otoczeniu. Zacznę od tego, że spełnię swoje kolejne marzenie, tak trochę egoistycznie może, mam nadzieję, że je spełnię, że pogoda na to pozwoli. Bardzo by mi zależało i mam nadzieję, że to sfinalizuję, a mianowicie wystawę plenerową w parku, że uda nam się powiesić nie wiadomo jeszcze ile zdjęć, tyle na ile nam czasu wystarczy z pierwszej edycji projektu Zobacz Więcej. Była ona dostępna przez 2 miesiące w Cekisie, jak ktoś nie widział, to teraz w takim pięknym jesiennym parku będzie mógł podziwiać te zdjęcia z projektu. Dzięki ekipie Z2 Studio będziemy mieć też nagłośnienie, gdzie będzie można słuchać fajne wypowiedzi dziewczyn, takie mocno budujące, więc między tymi kasztanami mam nadzieję, że trochę pochylimy się i taki zastrzyk emocjonalny trochę w postaci projektu właśnie i tego, co projekt Zobacz Więcej za sobą niesie. Dodatkowo chcielibyśmy Państwa zaprosić jeszcze na tą ogromną loterię, która jest wielkim hitem już od 2 lat. Będzie na pewno ogromna, sądząc i widząc ilość towaru, który dostajemy od szkół i przedszkoli, więc zapraszamy serdecznie. Tutaj całą logistyką zajmuje się Stowarzyszenie Skierniewice Przyjazne Dzieciom, za co im bardzo serdecznie dziękuję. I Dorocie Remiszewskiej, która dowodzi całą ekipą. Między innymi będą jeszcze czekać na Państwa, będzie czekał Słodki Stół, który organizuje właśnie ekipa Wiki. Malowanie buziek, które organizuje ekipa Wiki. Będziemy, jeżeli pogoda nam na to pozwoli, mieć ogromnego dmuchańca. To największa atrakcja dla wszystkich dzieciaków, tego jeszcze nie miałyśmy. Malowanie twarzy i dmuchaniec to jest zawsze hit każdej imprezy, więc warto się wybrać. Podobno będzie bardzo dużo. Będzie też grupa motocyklistów, Niedzielne Wilki i Przyjaciele, tak powiem ogólnie, więc chłopaki przyjadą tutaj na swoich rumakach, będzie można się z nimi przejechać po parku, będzie można podziwiać te maszyny. Będą chłopaki z Amcaru, Classic Car i miłośnicy klasycznych aut i pokażą nam tutaj zabytkowe auta. Mam nadzieję i na pewno, znając ich, będzie też możliwość przejechania się takim autem gdzieś na terenie parku. Będzie straż pożarna, będą treningi z MK Skierniewice. Będzie fantastyczna gra terenowa organizowana przez Cech Fantastyki Skierkon. Tutaj też wielki ukłon dla nich, też ich trochę wyciągnęliśmy i bardzo chętnie przyłączyli się do akcji. Będzie to gra skierowana dla dzieciaków powyżej 13 lat, czyli ta młodzież i starsza młodzież, też chętnie was zobaczymy, bo będzie też coś dla was, moi drodzy, nie tylko dla maluchów. No i będzie też nasza kochana ochsztuka. Dziewczyny mają już super pomysł. Nie chcę go zdradzać chyba jeszcze na razie, ale będziemy robić coś wspólnie, a zakładam, że wy będziecie robić coś wspólnie, co później będziemy licytować na aukcji. I to jest skierowane i dla osób dorosłych, i dla dzieci. Będzie tu podział, więc też serdecznie zapraszamy do dorosłych do uczestniczenia w tym naszym wydarzeniu. Będzie można sobie zrobić zdjęcie z kotem Jacusiem, który też jest z ekipy Wiki. I oczywiście ja stanę z moim aparatem i też będzie można sobie zrobić w wybranych godzinach, to wszystko będzie wiadome i umieszczone na naszej stronie Pozbierajmy, Pomagajmy. Zdjęcie w otulinie tego naszego jesiennego parku, więc zapraszam przed mój obiektyw. Kawę i herbatkę będziemy mieć gorącą, ufundowaną i zapewnioną może przez Razem dla Skierniewic. Więc no tutaj mamy ogrom dobrych serc, jak widać. I piosenka w wykonaniu dzieci z przedszkola numer 13.